sobotę Renato Moicano podpalił Paryż. Choć niekoniecznie w tym znaczeniu, w jakim na ogół odnosimy się do tego określenia. Wszystko rzecz jasna za sprawą gali UFC Fight Night, która odbyła się w paryskiej Accor Arenie. Tamże francuscy zawodnicy, czy raczej zawodnicy reprezentujący Francję, wygrali 6 z 9 pojedynków, choć ten najważniejszy przegrali. Tutaj rodowity, uczciwy Francuz Benoît Saint-Denis zmuszony był uznać wyższość wspomnianego Renato Moicano. Dziś porozmawiamy sobie właśnie o dwóch najważniejszych pojedynkach tejże paryskiej gali. Rozpocznijmy od walki wieczoru, w której to kapitalnie dysponowany, zaprawiony w bojach Renato Moicano nie dał żadnych szans Benoît Saint-Denisowi. Otóż słuchajcie, w drodze do tej walki w roli minimalnego, tylko minimalnego faworyta widziałem Francuza. Wydawało mi się, że takie aspekty jak tężyzna fizyczna, trochę grappling, ale bardziej ta tężyzna fizyczna, agresja, w pewnym stopniu też kondycja, ciężkie pięści, odporność, zdolność do walki na zmęczeniu, że te aspekty przesądzą o wiktorii Francuza. Natomiast kursy bukmacherskie, tak wyraźnie faworyzujące Francuza, uważałem za kompletnie oderwane od rzeczywistości. Wspomnę tylko, że tutaj najbardziej na Lowkingu polecałem kurs 4-0 na zwycięstwo Renato Moicano przed czasem, bo oczywistym było, że jeżeli ma pokonać Francuza, no to uczyni to przed czasem. Przez 5 rund wojować nie będą, a zatem absolutnie Renato Moicano tutaj nie skreślałem, a tym samym przebieg i wynik tego pojedynku nie sprawił w żadnym wypadku, że moja szczęka spadła na podłogę. Nic z tych rzeczy. Co też tam się wydarzyło w oktagonie? Otóż słuchajcie, Renato Moicano był przygotowany na te firmowe kopnięcia na korpus autorstwa Benoît Saint-Denis. Było oczywiste, że ustawiony odwrotnie Francuz będzie tutaj rąbał na schaby klasycznie ustawionego Brazylijczyka, na co ten był doskonale przygotowany. Owszem, pierwsze kopnięcie, pierwszy middle wszedł, ale przy drugim Renato Moicano przechwycił już rzeczone kopnięcie, zamienił je na obalenie na środku oktagonu. Co ciekawe, dzisiaj albo wczoraj wieczorem opublikował też w mediach społecznościowych migawki ze swojego treningu, na których rzecz jasna co robi? Przechwytuje middle kicki i zamienia je na obalenia. A zatem zrobił to, co trenował. I teraz, co działo się w parterze? Bo to było bardzo ciekawe i absolutnie imponujące. Jeżeli mieliście okazję obejrzeć poprzednie walki Benoît Saint-Denisa, to były takie fragmenty, w których znajdował się na plecach. Co wtedy zrobił? Na przykład z Mattem Frivolą. Co robił? Świetnie pracował motylą gardą. W połączeniu z jego tężyzną fizyczną dawało mu to mocne argumenty na rzecz wracania na nogi. I tak też czynił. Trudno było go utrzymać w parterze, bo dzięki tej motylej gardzie był w stanie torować sobie drogę z powrotem na nogi. Ale Renato Moicano to jednak o 2 klasy lepszy grappler pod kątem technicznym i o tym też wspominałem. Natomiast jak mówię, wydawało mi się, że ta tężyzna fizyczna Francuza okaże się jednak decydująca. Natomiast Moicano był kapitalnie przygotowany na tę motylą gardę Benoît Saint-Denisa, rewelacyjnie ją neutralizując. Nie dawał się zrzucić, doskonale kontrolował Benoît Saint-Denis, a wręcz dał absolutny popis i majstersztyk pod kątem ground and pound. Tylko mając wyborną kontrolę, może sobie pozwolić na ground and pound, a tenże Renato Moicano, po tym jak odrobinę zmodyfikował swoją bitewną grę w ostatnich latach, rzeczywiście pod kątem tej kontroli z góry jest absolutnie rewelacyjny. Potrafi nie tylko zabetonować swoich rywali, przedzierając się do coraz to dogodniejszych, bardziej dominujących pozycji, ale też właśnie w międzyczasie terroryzuje ich bombami z góry, łokciami, uderzeniami. I zwróćcie uwagę, te uderzenia są starannie przygotowane i w każdym z nich jest i moc, i precyzja. To nie jest jakiś szalony ground and pound, gdzie zawodnik rozpuszcza ręce na lewo i prawo i byle tylko jednym z 10 ciosów dosięgnąć swojego rywala. Nie. Tutaj wszystko jest doskonale przygotowane. Renato Moicano czaił się też kapitalnie na to, aby zachodzić za plecy próbującemu wracać na nogi Benoît Saint-Denisowi. O tym też wspominałem w tej analizie, że gdy Benoît Saint-Denis wraca na nogi, głównie za pomocą motylej gardy, to chętnie oddaje te plecy. Natomiast oddawanie pleców w starciu z zawodnikiem pokroju Renato Moicano to nieomal wyrok. I tak też było w tym pojedynku. Kilka razy oddał plecy, a w zasadzie inaczej. Renato Moicano kapitalnie zaszedł za plecy Benoît Saint-Denisowi, który następnie, nie chcąc oczywiście mieć za plecami tak sprawnego grapplera jak Brazylijczyk, oddawał dosiad. I z tegoż dosiadu inkasował wiele, wiele bomb. Naprawdę do narożnika po pierwszej rundzie schodził przeokrutnie porozbijany.
kapitalnie wyglądał Renato Mojcano, jak mówię, pod kątem ground and pound. Naprawdę, jest tutaj różnica między, nie wiem, Renato Mojcano i takim, z całym szacunkiem i uznaniem, Merabem Dvalishvili, który z góry zdecydowanie nie jest tak efektywny, ani nawet tak efektowny. Ale jak mówię, do tego, aby spuszczać solidne, mocne ground and pound, trzeba też mieć rewelacyjną kontrolę, zdolność do zabetonowania rywala w parterze. No bo gdy rozpuszczasz ręce, to odrobinę musisz tę kontrolę poluzować. To daje szansę twojemu przeciwnikowi na to, aby wrócił na nogi. Ale jeżeli jesteś naprawdę sprawny pod kątem tej kontroli, potrafisz wykorzystać próbę zerwania się rywala na nogi do tego, by na przykład zajść mu za plecy, no to wtedy masz otwartą drogę właśnie do morderczego ground and pound i pokazał właśnie Renato Mojcano, jak wygląda prawdziwe, uczciwe ground and pound, jak za czasów Fiodora Emelianenki. Druga runda, słuchajcie, z perspektywy czasu wydaje mi się, że Renato Mojcano po prostu grał tutaj trochę na czas. Był świadomy tego, że z szkody, jakie zadał Francuzowi, prędzej czy później sprawią, doprowadzą do tego, że nie będzie on zdolny do walki. A zatem w tej drugiej rundzie koncentrował się niemal wyłącznie na defensywie, pojedynczych ciosach prostych. Owszem, poszukał kilka razy obaleń, Benoît Saint-Denis dobrze się wybronił, ale generalnie w stójce, jasne, Francuz trafiał odrobinę częściej, ale jednak Renato Mojcano nie był tutaj praktycznie w ogóle zagrożony. Z drugiej zaś strony, no to też warto podkreślić, że z całym szacunkiem i uznaniem dla Brazylijczyka wyglądał rewelacyjnie. Ale fakt, że w tej stójce w rundzie drugiej zainkasował sporo czystych jednak mimo wszystko uderzeń od jednookiego już wtedy, okrutnie wymęczonego, mechanicznie poruszającego się i powolnego jak żółw Francuza, najlepiej o jego stójkowych umiejętnościach pod kątem defensywy jednak nie świadczy. Naprawdę. Mając takiego, wyobraźcie sobie, co zrobiłby jakiś uczciwy uderzacz z Benoît Saint-Denisem, który wyszedłby do niego w takim stanie, w jakim Francuz wyszedł do Brazylijczyka w drugiej rundzie. Jasny gwint. Zmasakrowałby go. Więc naprawdę, o ile ten parter Renato Mojcano wyglądał spektakularnie, rewelacyjnie i zjawiskowo, tak pod kątem defensywy stójkowej w tej rundzie drugiej, naprawdę Renato Mojcano mnie nie zachwycił. Byłem naprawdę zdziwiony chwilami, że tak sygnalizowane, powolne uderzenia autorstwa Benoît Saint-Denis dochodzą celu. Jasny gwint. Ale jak mówię, Renato Mojcano poważnie zagrożony w rundzie drugiej nie był. Co się stało po tej rundzie drugiej, do której, do narożnika, po której Benoît Saint-Denis wszedł już z zamkniętym praktycznie prawym okiem i lewym, które już powolutku się domykało. Było oczywiste, że tak mi się wydawało, przynajmniej patrząc na twarz Francuza, że ta walka zostanie przerwana, musi zostać przerwana. Wszedł lekarz, którego poprosił chyba Marc Goddard, spojrzał na Benoît Saint-Denis, najpierw polecił, aby odczytał, ile widzi palców, nie zasłaniając mu żadnego oka, odczytał dobrze Benoît Saint-Denis, ponieważ na lewe oko jeszcze coś tam widział, ale lekarz następnie, i przyznam szczerze, że gdy widziałem, że ten lekarz pokazuje palce Benoît Saint-Denisowi, nie zakrywając mu żadnego oka, pomyślałem sobie, chłopie, ale o co chodzi, co ty tutaj robisz? Ale okazuje się, że to w ciemię bity ten lekarz nie był i chwilę potem zasłonił to jeszcze lekko otwarte oko Francuzowi i wtedy spytał go, ile widzi palców. Benoît Saint-Denis ryzyka nie podjął i stwierdził otwarcie, że no niestety nie widzi. Lekarz przekazał to sędziemu Markowi Goddardowi, który przerwał zawody. Renato Mojcano skończył w glorii zwycięstwa, ale to nie był koniec jego popisów na ten wieczór, bo następnie, jeszcze ociekając tym krwią po batalii, jeszcze trochę w szale bitewnym, poderwał całą Francję, z jednej strony zachwycając część ludzi, a z drugiej wywołując okrutny, przeraźliwy jazgot u drugiej części. A mianowicie zrugał prezydenta Macrona, zrugał globalistów, stanął w obronie chrześcijaństwa i poddał wątpliwość, zasadność demokracji. A zatem kapitalna przemowa Renato Mojcano, który wie, jak nie pozostawiać ludzi obojętnymi i niewątpliwie taką właśnie przemową zyskał kilka punktów procentowych pod kątem zaangażowania ludzi z obu strony barykady, bo jedni go za to pokochali, inni oczywiście go tutaj znienawidzili, że jak śmie mieszać politykę do sportu. Tak. A zatem Renato Mojcano odniósł piekielnie cenne zwycięstwo, podbił tutaj Paryż, odniósł czwartą wiktorię z rzędu.
To jest już szósta wygrana w 7 ostatnich pojedynkach i tak naprawdę szósta z rzędu w kategorii lekkiej, bo przypomnę, że ta jedyna porażka w tym okresie, jakiej doznał, starcie z Rafaelem Dos Anjosem, otóż odbyło się ono w limicie umownym, plus jak pamiętamy, Renato Moicano wziął ten pojedynek w zasadzie z kanapy. A zatem jeżeli popatrzeć tylko na kategorię lekką, to Brazylijczyk, 35-letni już, ale wyglądający rewelacyjnie pod kątem właśnie tej mądrości oktagonowej. Świadomości, że najmocniejszy jest w parterze, wygląda rewelacyjnie. Otóż więc mając na uwadze tylko kategorię lekką, to wygrał aż 6 walk z rzędu. Był na miejscu, o ile pamiętam, 10, może 11. Wydaje mi się, że awansuje teraz do top 10, może na miejsce 9, może na miejsce 8. I z kim może się zmierzyć? Otóż Brazylijczyk wyzwał do walki dwóch zawodników. Celuje w pojedynki ultramedialne, albo takie, które mogą zapewnić mu awans do rozgrywki o pas. To ultramedialne starcie to oczywiście konfrontacja z Paddym Pimbletem. Brytyjczyk zgodził się tutaj już na pojedynek z Brazylijczykiem. Już wcześniej zresztą się zgadzał, opowiadał o tym, że jeżeli wygra Moicano z Benoit Saint-Denis, to chętnie stanie z nim w szranki. Z kolei pod kątem takim sportowym, rankingowym, Renato Moicano upatrzył sobie Dana Hookera, który jest sklasyfikowany na 5. miejscu w rankingu. Moicano wierzy, że po takim ewentualnym zwycięstwie nad Nowozelandczykiem utoruje sobie drogę do walki o pas mistrzowski. Czy tak by było? Nie jestem pewien, ale niewątpliwie uczyniłby wtedy gigantyczny krok w drodze właśnie do title shota. Dan Hooker zresztą też tutaj odpowiedział już Brazylijczykowi, stwierdził mianowicie, że proponowali nam walkę w Perth i wtedy marudziłeś, że Australia ma za wysokie podatki, a teraz walczyłeś w Francji, która ma jeszcze wyższe podatki i jakoś nie było problemu. Moicano odpowiedział mu, że ten problem można łatwo rozwiązać, spotkajmy się w grudniu. Co ciekawe, to tego nie do końca rozumiem, ale Renato Moicano do tej walki wychodził z bardzo mocno uszkodzonym barkiem, co było wyraźnie widać, co zresztą potwierdził. Na 3 tygodnie przed galą uszkodził tenże bark. Natomiast jako tutaj kanapowy lekarz trochę zachodzę w głowę, w jaki sposób on zamierza powrócić do akcji już w grudniu. Może tutaj mamy jakichś ekspertów pod kątem medycznym, którzy wyjaśnią mi w komentarzu, czy takie uszkodzenie barku, jakiego doznał na 3 tygodnie przed walką Renato Moicano, czy takie uszkodzenie rzeczywiście jest na tyle błahe, że już w grudniu Renato Moicano będzie mógł stoczyć kolejną walkę. Jasny gwint. Nie spodziewałbym się. Pod kątem polskim, bo również, słuchajcie, nie ma co ukrywać, myślę, że z takim zainteresowaniem także pod kątem spraw polskich patrzyliśmy na to zestawienie Brazylijczyka z Francuzem z oczywistej przyczyny. Mateusz Gamrot nie ukrywał, że gdyby Benoit Saint-Denis pokonał Renato Moicano, to wtedy bardzo chętnie skrzyżowałby z Francuzem rękawice na przykład w grudniu, no albo w przyszłym roku po prostu. Tymczasem ta wiktoria oznacza, że Benoit Saint-Denis, tak na papierze przynajmniej, bo matchmakerzy mogą mieć różne pomysły, ale na papierze Benoit Saint-Denis wypada z grona potencjalnych rywali dla Mateusza Gamrota. Wydaje się w konsekwencji, że Polak w kolejnym pojedynku może zmierzyć się, nie wiem, na przykład z Rafaelem Fiziewem, z Benilem Dariuszem, chyba niekoniecznie, bo wspominał Mateusz w Koloseum niedawnym, że pytał już o Benila Dariusza i tenże Benil Dariusz jakoby miał już zakontraktowany bój. Więc Renato Moicano, Mateusz Gamrot, ta walka raczej nie wchodzi w grę, dlatego że obaj są przyjaciółmi z Mad American Top Team. Pewnie walczyliby ze sobą o tytuł mistrzowski, być może w ramach eliminatora, ale w obecnej sytuacji nie ma to żadnego sensu i nawet nie sądzę, aby taka propozycja się pojawiła. Przejdźmy teraz do walki, która poprzedziła starcie wieczoru, a zatem co-main eventu pomiędzy Nasruddinem Imavovem i Brendanem Allenem. Tutaj odrobinę krócej. Słuchajcie, w roli faworyta widziałem Nasruddina Imavova, niewielkiego, ale jednak wydawało mi się, że w stójce będzie po prostu skuteczniejszy, w ten sposób torując sobie drogę do zwycięstwa na punkty. I rzeczywiście wygrał na punkty, natomiast walka trochę mnie zaskoczyła. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że tak szybko Brendan Allen znajdzie sposób na to, aby przewrócić Nasruddina Imavova, a jednak uczynił to już w pierwszych sekundach pojedynku, kompletnie zaskakując dagestańskiego Francuza, czy też francuskiego Dagestańczyka. Z góry natomiast Brendan Allen, owszem, kontrolował doskonale Nasruddina Imavova, ale pod kątem ofensywy nie działo się tam naprawdę wiele. No porównajcie, co z góry z Benoit Saint-Denisem robił Renato Moicano i co z góry z Nasruddinem Imavovem robił Brendan Allen. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze, że Imavov w swoich poczynaniach z pleców był znacznie bardziej defensywnie nastawiony, co w jakimś stopniu oczywiście ogranicza ofensywę zawodnika, który jest na górze, podczas gdy Benoit Saint-Denis cały czas walczył o to, aby zrzucić z siebie
Renato Mikano, co Brazylijczykowi otwierało drogę do przechodzenia do coraz bardziej dogodnych pozycji i atakowania uderzeniami, ale mimo wszystko wydaje się, że Brendan Allen mógł z tej góry zdziałać znacznie więcej. Spróbować choćby, nie wiem, na minutę przed końcem, podjąć trochę ryzyka, podnieść pozycję, zrzucić kilka uderzeń, nawet ryzykując to, że a nóż tenże Francuz wyrwie się z jego obieć i wróci na nogi. Runda zbliżała się do końca, mogłeś podjąć ryzyko, nie zrobiłeś tego. Tak czy siak, Amerykanin wygrał pierwszą rundę. Natomiast w dwóch kolejnych trochę mam wrażenie, że przegrał na własne życzenie, nieustannie pchając się w zapasy i w parter. Trochę przypominałem się walka Mateusza Gamrota z Danem Hookerem. Też Mateusz miał swoje dobre momenty w stójce. Chwilami wydawało się, że Mateusz, ale ty w stójce go trafiasz. Okej, nie znokautujesz go prawdopodobnie, ale jesteś szybszy, skuteczniejszy. Walcz w stójce. I tutaj było trochę podobnie. Natomiast Brendan Allen trafił dobrymi ciosami i szedł ostro do nóg Nasrudinowi i Mawłowi, który kapitalnie się bronił. Co robił Amerykanin z odpowiedzi? Trzymał się kurczowo tych nóg rywala, potem kładł się na plecy. Wyglądało to fatalnie z perspektywy sędziowskiej, z perspektywy punktowej. Nawet w trzeciej rundzie, słuchajcie, znów pchał się do nóg Imawowowi, nie był w stanie sfinalizować obalenia, kończył na plecach, inkasował uderzenia z góry, walka wracała na nogi i co? I trafiał tam Allen. Miałem nawet wrażenie w końcówce, w ostatniej minucie czy półtorej, że Allen może przełamać tego Imawowa właśnie w stójce. Miałem wrażenie, że jego uderzenia ważą więcej. Przyjął wszystkie najcięższe, najmocniejsze bomby autorstwa Francuza, niewiele sobie z nich robiąc, nie oddając pola i odpowiadając własnymi. Zmuszał Imawowa do oddawania pola. Tam był nawet taki fragment, w którym to Francuz pod presją Allena zaczął szukać klinczu. Miał dość. Natomiast Amerykanin znów rzucał mu się do nóg, znów kończył 30 sekund będąc na kolanach w parterze, kurczowo trzymając się rywala, a w końcu odwracał się na plecy. Więc zdecydowanie popełnił kardynalny błąd Brendan Allen, który polegał na tym, że nie zmienił swojej strategii w obliczu tego, co działo się w oktagonie. Trenerzy, moim zdaniem, z Killcliff też zawiedli. Zawiedli pod tym kątem, że do końca tej walki krzyczeli z narożnika, aby Brendan Allen szukał obaleń. Nie, wydaje mi się, tutaj nawet nieuzbrojone oko sprzed ekranu było w stanie dostrzec, że ten Brendan Allen nie obali Imawowa, a w stójce ma swoje okazje. Trzeba było rozpuścić ręce w stójce, tam poszukać skończenia albo zaznaczyć swoją przewagę. Zresztą Brendan Allen opublikował tutaj już wpis w mediach społecznościowych, w których przyznał, że powinien był w trakcie walki zmienić swoją strategię, czego nie zrobił, przypłacił to porażką. Nasrudin Imawow był na czwartym miejscu w rankingu. Wydaje mi się, że pozostanie na tym miejscu, bo Allen był, o ile pamiętam, ósmy. I co dalej? I co dalej? No Nasrudin Imawow nie ma teraz wielu opcji tak naprawdę. Pewnie starcie rankingowe z Izraelem Adesanią pod kątem rankingowym ma pełne uzasadnienie. Ale czy Nigeryjczyk będzie chciał walczyć z Nasrudinem Imawowem? Wydaje mi się, że to jest jednak trochę za małe nazwisko dla Izraela Adesani, chociaż zyskałby mu duży szacunek, gdyby podjął takie wyzwanie, ale wydaje mi się, że tak się jednak nie stanie. Więc Imawowowi zostaje kto? Albo Caio Borralho, być może, który jest piąty, ewentualnie Robert Whittaker, jeżeli przegra z Hamzatem Chimaevem, bo jeżeli Robert Whittaker wygra z Hamzatem Chimaevem, no to powinien walczyć w następnym pojedynku o pasy ze zwycięzcą starcia rewanżu Dricusa du Plessis z Seanem Stricklandem i w takim scenariuszu, w którym Robert Whittaker pokonuje Hamzata Chimaeva, to starcie Imawow kontra Chimaev sensu oczywiście nie ma, bo Chimaev będzie na, nie wiem, 12 czy 13, czy którym on tam jest miejscu w rankingu kategorii średniej. Dajcie znać, jak podobała Wam się gala UFC w Paryżu, co sądzicie o występie i przemowie Renato Moicano oraz jak widzicie dalszą przyszłość Nasrudina Imawowa. Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia.